Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie z sali ćwiczeniowej Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Zielonej Górze. Dziś wyjątkowy dzień, wspomnienie liturgiczne świętej Cecylii, dziewicy męczennicy, która jest patronką muzyków kościelnych. Z tego miejsca pozdrawiam więc wszystkich organistów, chórzystów, dyrygentów, kantorów, psalterzystów, członków parafialnych schol liturgicznych i wszystkich, którzy uczą się, przygotowują do pełnienia tej zaszczytnej posługi w Kościele, jaką jest posługa na rzecz liturgii poprzez muzykę. I pozwólcie, że dziękując wszystkim serdecznie i składając wyrazy szacunku za oddaną pełną pasji posługę muzyczną liturgii, pozwolę sobie na kilka słów refleksji. Refleksji, która dojrzewa we mnie od jakiegoś już czasu. W liście do Efezjan święty Paweł zachęca wspólnotę tamtejszego kościoła efeskiego do tego, aby chwalić Boga w pieśniach pełnych ducha, w hymnach, śpiewając Bogu w sercach. Tak dosłownie mówi, żeby Efezjanie śpiewali Bogu chwałę w swoich sercach. No i właśnie święty Augustyn także, któremu przypisujemy te słowa, że kto dobrze śpiewa, modli się podwójnie, też wspomina o tym, że śpiewać dobrze to znaczy przede wszystkim śpiewać sercem. I tak się składa, że w ostatnim czasie ukazała się najnowsza encyklika papieża Franciszka, który właśnie poświęca tę encyklikę tematowi serca, bardziej oczywiście w kontekście kultu serca Jezusa Chrystusa, ale już w pierwszych punktach swojej encykliki przypomina to biblijne rozumienie słowa kardia greckiego, czyli tego słowa, które tłumaczymy po polsku jako serce. Czymże więc jest serce? Bo od tego chyba będzie, od zrozumienia tego, czym jest serce w Piśmie Świętym i w tradycji, jak jest rozumiany ten termin, od tego będzie zależało tak naprawdę to, co my rozumiemy pod sformułowaniem śpiewać sercem. Otóż serce jest określane w Piśmie Świętym jako to najgłębsze centrum duchowe człowieka. Wcale nie chodzi o ten mięsień, który pompuje naszą krew, ale chodzi o pewną głębię, która jest w człowieku. Głębię, w której człowiek spotyka się z Bogiem. Chodzi tutaj o centrum duchowe, z którego wypływają wszystkie pragnienia, myśli, cele, tęsknoty, które są w człowieku. To wszystko skrywa się w sercu. I Jezus też przecież o tym mówił, że z serca, z wnętrza ludzkiego wszystko pochodzi. No i właśnie, co to znaczy więc, by Bogu śpiewać swoim wnętrzem, by ten śpiew wychodził z centrum, z naszego ja, z naszej głębi? Czy więc chodzi tutaj tylko o to, aby śpiewać pod wpływem jakichś emocji, aby wreszcie muzyka, którą wykonujemy, śpiew, który wykonujemy podczas liturgii, pobudzał tylko naszą wrażliwość, naszą sferę emocjonalną? Jeżeli byśmy się na tym zatrzymali, to istnieje ryzyko, że uzależnimy jakość naszego śpiewu, sposób wykonywania muzyki podczas liturgii, uzależnimy od doznań emocjonalnych. I dlatego może być tak, że będziemy sięgać tylko po tę muzykę, która wywołuje w nas jakieś emocje. Oczywiście te pozytywne, wywołuje radość, wywołuje jakąś ekscytację i wtedy oczywiście będziemy uważać, że nasza modlitwa podoba się Bogu, bo przecież sercem śpiewam. Nic bardziej mylnego. Śpiewać sercem, śpiewać z głębi swojego ja. Aby dojść do głębi, trzeba właśnie przejść ponad emocjami,
ponad odczuciami. Bo one zawsze związane są z jakimiś bodźcami, które do nas z zewnątrz, które nas dotykają, z zewnątrz przychodzą. To konkretna sytuacja, konkretna, a także myśl będzie powodowała jakieś uczucie radości, większego takiego uniesienia. I wtedy może się nam wydawać, że to przecież Pana Boga tutaj chwyciliśmy, bo przecież coś odczuwamy, odczuwamy Jego obecność. Może tak być, ale nie musi. Przypomnijmy sobie, że były takie czasy, gdy wielu mnichów udawało się na pustynię. Zresztą sam Jezus udał się na pustynię przed rozpoczęciem już swojej konkretnej działalności po chrzcie. Udał się na pustynię, aby tam pościć przez 40 dni. Bo właśnie na pustyni, gdzie nie ma nic, zaczyna się ta przestrzeń, by doświadczyć siebie, doświadczyć swojej głębi. I może trzeba i nam czasami zejść na taką pustynię, odrzucić to wszystko, co wywołuje w nas jakieś emocje, jakąś egzaltację, a niewątpliwie taka będzie muzyka, która też jest związana trochę z nurtami świeckimi, taka będzie też bardzo emocjonalna i ekspresyjna w swoim wyrazie, na przykład muzyka gospel. Jednak Kościół określa nam wyraźnie, że pragnie, aby śpiew, śpiewem własnym naszego Kościoła rzymskokatolickiego był chorał. To jest nawet niewłaściwy, ale własny, przynależący do naszego Kościoła rzymskokatolickiego. Inna jest stylistyka muzyki w kościołach, które powstały po reformacji. Tam z kolei mamy chorał. Zresztą jest tyle kościołów reformowanych, że przepraszam bardzo, ale ja nie jestem tu kompetentny, by w ogóle się orientować, ile rodzajów tych kościołów jest. Też w kościołach wschodnich mamy chociażby muzykę cerkiewną. Tam nie ma żadnych instrumentów, zresztą wszystko jest wykonywane poprzez jedyny naturalny instrument, jakim jest ludzki głos. No właśnie, a my w Kościele rzymskokatolickim chyba przyjmujemy wszystkie możliwe tylko style, jakie są. Czy to jest dobre? Nie wiem. Ale myślę, że jeżeli mamy śpiewać z głębi naszego ducha, to musimy też sięgać i wsłuchiwać się w taką muzykę, która rzeczywiście ma swoje źródło w ciszy, w pustyni. A taką jest niewątpliwie chorał. Ojciec Anselm Grün, benedyktyn, autor wielu publikacji z pogranicza teologii duchowości i psychologii, wspomniał w jednej ze swoich książek o doświadczeniu Boga, gdy pisał właśnie o doświadczeniu Boga przez słuchanie, przez muzykę. Wspomniał o pewnym mnichu, który zamknął się na 40 lat w swojej celi. Był w odosobnieniu i w ciszy po 40 latach napisać kilka melodii chorałowych. Chorał jest tym najbardziej naturalnym dla ludzkiego serca, dla ludzkiego ducha śpiewem. Zresztą święty Augustyn też o tym powie, że muzyka ma nas wznosić ku sprawom niebieskim. Ku sprawom niebieskim, i to będą też powtarzać dokumenty Kościoła. Konstytucja o liturgii, Sacrosanctum Concilium, instrukcja Musicam Sacram. Muzyka na liturgii ma nas wznosić do Boga, więc nie możemy zostać tylko na tej płaszczyźnie emocjonalnej. Bo może się okazać, nie musi, ale może się okazać, że to, co często ludzie młodzi nawet podkreślają, to jakieś stare śpiewy, że to wszystko takie drętwe. No właśnie, bo potrzeba, żeby coś wywoływało emocje, bo trzeba przyciągać ludzi do Kościoła. No właśnie, tylko czym my mamy przyciągnąć ludzi do Kościoła? Czy tylko bazując na tej podstawowej warstwie emocjonalnej? Jak wiemy dobrze, emocje się wypalą i może się okazać, że później z wielkiego, gorliwego neofity stanie się jeszcze bardziej zagorzały przeciwnik Kościoła i walczący człowiek z wiarą, bo będzie tutaj oparcie się tylko i wyłącznie na emocjach.
Natomiast życzę sobie i Wam wszystkim, którzy staracie się w swoich wspólnotach animować śpiew, abyśmy jednak szukali w tym wszystkim głębi. Nie chodzi o to, abyśmy się tutaj dobrze czuli pod względem takim emocjonalnym, ale żebyśmy otwierali swoje serca i swoją głębię na działanie Boga. My tego nie musimy odczuwać. My tego naprawdę nie musimy odczuwać. Wiara nam podpowiada wtedy, że Bóg działa i jest obecny w naszej głębi, w głębi naszego serca. I może warto więc tutaj pod tym kątem też spojrzeć na wszelkie przepisy i zasady liturgii, które Kościół określa. Kościół dokładnie określa w swoich dokumentach, jaki ma być charakter śpiewów na poszczególne części Eucharystii. Wyraźnie podkreśla, że muszą być to śpiewy zatwierdzone do użytku liturgicznego. I tutaj nie ma wyjątków tak naprawdę od reguły. I może właśnie wtedy, gdy musimy czasem zrezygnować z tego, co nam się tak po ludzku podoba, co wywołuje w nas jakieś przeżycia emocjonalne, a jednak zostać wiernymi kanonowi śpiewów liturgicznych, chorałowi nade wszystko, muzyki, która z chorału wypływa, czyli muzyki wielogłosowej, polifonicznej, w tym duchu takim palestrinowskim, czy też muzyki organowej, która towarzyszyła śpiewowi chorałowemu. I jeżeli mamy nawet na tym zostać, albo zostać na tradycyjnych śpiewach, które zostały zatwierdzone do użytku liturgicznego i mają po te 300-400 lat i nam się wydają takie nudne i niezrozumiałe, to nawet jeśli musielibyśmy na tym tylko zostać, to może właśnie warto. Ja zawsze powtarzam, że im mniej mnie, tym więcej miejsca dla działania Pana Boga. I może czasami właśnie my się tak często słyszę od jakichś osób, które gdzieś tam prowadzą zespoły w parafiach, no, że no tak, to nie możemy tego zaśpiewać, bo to nieliturgiczne, tak? I to słowo nieliturgiczne jest od razu o jakimś takim zabarwieniu negatywnym. No tak, nie możemy tego zaśpiewać, bo to nie zostało zatwierdzone do użytku w liturgii. A czym jest liturgia? Liturgia jest tym sposobem, którym wyrażamy publiczny kult. To jest nasz wspólny, publiczny kult. Sposób, w jaki jako Kościół, wspólnota oddajemy cześć Bogu. I pasterze stojący na czele wspólnoty tego Kościoła rzymskokatolickiego określili, jaki ma być charakter muzyki, która towarzyszy świętej liturgii. Nie kupuję argumentu, że Pan Jezus się nie obrazi. Nie. Msza święta jest czymś tak wielkim. To jest w zasadzie to, o czym pisał papież Benedykt XVI. To już jest pewnego rodzaju paruzja. Tutaj doświadczamy powtórnego przyjścia Pana. Gdy się wczytamy w Apokalipsę świętego Jana Apostoła, to niektóre wizje tak naprawdę obrazują Eucharystię i przez pryzmat Eucharystii chrześcijanie pierwszych wieków odczytywali tak naprawdę Księgę Apokalipsy. Więc jeśli to jest już ten przedsionek kraju, to już tutaj doświadczamy tego zgromadzenia się nas przed barankiem, przed ołtarzem, przed tronem baranka, gdzie z aniołami, z całą wspólnotą nieba wyśpiewujemy Sanctus, 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 święty, święty, święty. Jak wielka to jest sprawa, jak wielka to jest rzecz. Tutaj Pan sam przychodzi. I dlatego od każdego, począwszy od papieża, przez biskupów, księży, cały lud wierny, wszystkich posługujących, należy nam się, abyśmy okazywali szacunek tej świętej tajemnicy Eucharystii i możliwie sprawowali swoją posługę podczas mszy świętej, każdy stosownie do swojego powołania i do swoich zdolności, abyśmy sprawowali tę świętą liturgię właśnie w taki sposób, by nie przysłaniać sobą działania Bożego, by właśnie więcej dawać z siebie pod kątem wierności, pilności, gorliwości, dokładności. Tutaj nasze serce może się właśnie zaangażować
Bo jeśli zostaniemy tylko na tym, że udział we mszy świętej ma w nas wywołać jakieś emocje i śpiew ma stosowny, czy muzyka ma temu służyć, to mijamy się z celem, to krzywdzimy tak naprawdę swojego ducha, bo spłycamy Eucharystię, spłycamy sposób przeżywania Eucharystii, spłycamy także muzykę, która jest darem od Boga dla nas, aby nam przypominać o doskonałej harmonii, która panowała w raju przed grzechem. O tym akurat też pisała święta Hildegarda z Bingen i lekturę jej tekstów również wam wszystkim polecam. A jeśli jeszcze kogoś by nie przekonywała ta refleksja, to przeczytałem ostatnio w takiej cudownej, mistycznej bardzo książce Służebnica Pańska. To jest traktat o Maryi, który napisała Adrienne von Speyer, szwajcarska lekarka, mistyczka, która z protestantyzmu nawróciła się na katolicyzm. Gdy już nie mogła służyć chorym, bo stan zdrowia jej na to nie pozwalał, to zaczęła właśnie pisać. I właśnie Adrienne von Speyer zauważyła pewną ważną, tak naprawdę, dla mnie to jest ogromne odkrycie, że zauważyła, gdy było zesłanie Ducha Świętego, gdy Duch Święty stąpił na zgromadzonych uczniów, wieczerników, to był ten moment, w którym tak naprawdę zaczęła się misja Kościoła. Do tej pory uczniowie przecież byli jeszcze w takim oczekiwaniu. Sami widzieli, że ich działania nie przynoszą żadnych rezultatów. Dopiero gdy stąpił na nich Duch Święty, otrzymali tę moc i skuteczność działania i głoszenia słowa. I zwróćmy uwagę na to, i Adrienne von Speyer zwraca na to uwagę, że była tam obecna Maryja. Ale co ciekawe, po śmierci Chrystusa, po tym, gdy Chrystus z krzyża wygłasza swój testament i powierza Maryi swojego ucznia Jana, a więc powierza jej też cały Kościół, ona staje się matką Kościoła, to zauważmy jedną rzecz, że Maryja była posłuszna autorytetowi Piotra. Maryja wolę Bożą co do jej życia, a powiedziała Bogu przecież tak w momencie zwiastowania, wolę Bożą co do jej życia, dalszego życia po śmierci i zmartwychwstaniu, w niebowstąpienia Chrystusa, odczytywała w woli Kościoła. Była otaczana ogromnym szacunkiem przez wszystkich uczniów, przez apostołów, przez samego Piotra, ale nigdy nie wychodziła przed niego. To jest fenomenalne. Więc może warto, abyśmy my wszyscy, jako muzycy kościelni, właśnie brali taki przykład pokory i posłuszeństwa od niej. Od najwspanialszej z niewiast, od Maryi. Od tej, która wyśpiewała najpiękniejszy hymn, bo Magnificat. I to dotyczy każdego tak naprawdę. Dotyczy zarówno osób, które tworzą jakieś zespoły muzyczne i preferują stylistykę czasami bardziej przypominającą muzykę pop, aniżeli muzykę kościelną. A przecież Kościół wyraźnie mówi, że nasza muzyka sakralna, muzyka liturgiczna ma jak najmniej przypominać tę muzykę, którą słyszymy w świecie naokoło. Ale ta pokusa też grozi tym, którzy na przykład są organistami, choć organy to jest przecież instrument preferowany przez dokumenty Kościoła do użytku liturgicznego, to również organista najbardziej wykształcony, najbardziej kompetentny może też ulec tej pokusie, by w pewnym momencie sobą, swoimi jakimiś solistycznymi popisami albo sposobem grania czy prowadzenia śpiewu też w jakiś sposób przesłaniać Pana Boga. Więc tutaj musimy wszyscy zachować taką pokorę. My jako celebrujący Eucharystię, wy jako też czyniący tę przepiękną posługę liturgiczną przez muzykę, wszyscy mamy brać przykład z Maryi właśnie, która jest pokorną służebnicą Boga. To taka dłuższa refleksja na dzisiejszy dzień.
ale bardzo chciałem się ją z wami podzielić. I też bije się w pierś, zauważając momenty w swoim życiu czy w swojej posłudze, gdy jeszcze jako organista czy posługujący w liturgii muzycznie nie do końca rozumiałem może ducha tych zasad liturgii i czasami próbowałem dawać coś więcej od siebie po swojemu, realizując jakąś prywatną wolę Bożą, bo tak mi się wydawało, że takie mam natchnienie i że to wszystko jest, prawda, z Ducha Świętego. Tymczasem w liturgii liturgia jest dziełem wspólnotowym i tutaj musimy zachować ogromną taką pokorę. Co innego, gdy w zaciszu swojego domu gramy różne rzeczy i też to jest, wiem, że na chwałę Bożą. Zresztą Jan Sebastian Bach, wielki kompozytor, nawet w partyturach swoich typowo świeckich utworów o świeckim przeznaczeniu czasami zapisywał też Soli Deo Gloria albo Jezu Jehowa, czyli Jezu Wspomóż. Oczywiście każda muzyka, jeżeli jest pisana z taką świadomością, że jest to dar Boży i ja tym darem się dzielę ze światem, to pewnie niezależnie od tego, czy ma świeckie, czy sakralne przeznaczenie kościelne, no to jest jakoś uświęcona, sakralna. No niemniej jednak w liturgii mamy korzystać z tego rodzaju śpiewów, z tego rodzaju muzyki, która rzeczywiście jest do tej liturgii przeznaczona i do tej liturgii się kwalifikuje. A jakie są kwantyfikatory, no to już Kościół określa w dokumentach. No to tak, może na tyle się nagadałem. Święta Cecylia, nasza patronka, wyśpiewała przepiękny hymn Panu Bogu swoim męczeństwem, swoją ofiarą. I może czasem i my mamy złożyć właśnie taką ofiarę ze swoich ambicji, ze swoich wizji, a właśnie przyjąć to, co Kościół nam daje, próbować zrozumieć, próbować zgłębiać. Zdaje się, że w większości, jak i we wszystkich diecezjach w Polsce, działają takie ośrodki, w których kształcimy muzyków do liturgii. Ja zachęcam do tego, byście może korzystali z naszej oferty Studium Muzyki Kościelnej w Zielonej Górze. Mamy dwa kierunki. Kierunek, w którym kształcimy organistów, ale mamy też kierunek wokalny, właśnie w którym bardziej chcemy wyjść naprzeciw tym osobom, które śpiewają czy już animują różne zespoły, a chciałyby jednak podnieść swoje kwalifikacje poprzez poznanie liturgii, poznanie zasad śpiewu, zasad muzyki, kształcenia słuchu. Również serdecznie jako koordynator tego kierunku wokalnego zachęcam. No i cóż, miłego świętowania. Oddaję was wszystkich w modlitwie, również naszej patronce, świętej Cecylii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.